dzisiaj telekamery, reprezentujesz program Rolnik Szuka Żony. Ja się chciałem spytać, czy ty się zastanawiałaś w ogóle nad przyjęciem tej propozycji poprowadzenia tego programu? Wiesz co, to był casting, który nie był aż tak prosty. Jak już okazuje się, że bardzo dobrze to wyszło i tak naprawdę jest się człowiekiem, który chce pracować z ludźmi, uwielbia z nimi rozmawiać. W momencie, kiedy przychodzi taka informacja, myślę, że jest taki jeden moment zawahania i się skacze na główkę. Tak samo jak przychodzi propozycja czy z teatru, czy w jakiejś innej dziedzinie. Ja myślę, że to się czuje, że po prostu zamyka się oczy i widzi się w siebie w tym, albo nie. I trzeba zaufać swojemu instynktowi. Ja jemu zaufałam i mnie nie pomylił, nie oszukał i jemu ufam tak naprawdę przy każdej propozycji, która się pojawia w moim życiu zawodowym. To co trzeba było zrobić na tym castingu na prowadzącą? Przede wszystkim były rozmowy, ja oczywiście były też zapowiedzi, były też czytanie offów, natomiast głównym jakby takim trzonem tego castingu były rozmowy ze statystami, którzy świetnie spełnili swoją rolę, bo ja rozmawiałam z rolnikiem, z kandydatką na jego żonę. To były bardzo długie rozmowy, okazało się, że tak bardzo głęboko weszliśmy emocjonalnie i dobrze, że takie coś się wydarzyło, bo czuliśmy wszyscy chyba jakąś pewność, a z drugiej strony bez tej szansy, którą ktoś mi dał, no nie byłoby to możliwe. Jakiś czas temu media rozpisywały się a propos tego, czy to prowadząca nie znalazła właśnie tam miłości życia, czy to prawda? Ja traktuję to w ramach żartu, tyle mogę powiedzieć ze swojej strony i się uśmiecham.